Boże, pieprzone długi. Halo! Rafał, weź włącz panu, zobacz sobie szybko. Ile subskrypcji jest, zobacz. Ile pieniędzy z tego będzie kiedyś? Ile? Moi drodzy, dzisiaj odcinek na 50 tysięcy. Cicho, no teraz już nie mów. Obiecaliśmy wam kiedyś historię mojego bankructwa, więc jedziemy na miejsce, które na pewno wam się spodoba. To jest chyba to, pamiętasz, Bratowo? To jest ta przeklęta alejka. To tam było. Pamiętam. Siłownia kulturystyczna Old School Gym. 2014 rok, pełen nadziei i czego w sumie? Tylko nadzieje były. Wielu z was pytało się o historię mojego bankructwa, więc to tutaj się wszystko zaczęło, w tym tutaj oto pięknym lokalu, w którym kupiliśmy maszynę za bardzo dużo pieniędzy. Jest. Widzisz to? Old School Gym. To ten. Ludzie wspominają jako coś, co... No nic w sumie nie mówią. Nie wiem co opowiadać. Nie wiem co opowiadać, aż bo się same po prostu są. Piotrek, przecież nie powiedzieliśmy w ogóle dlaczego to zbankrutowało. Dlaczego zbankrutowało? No dlatego, że zgnił nam lokal, no. Zgnił, grzyba tak nawaliło, że ludzie nie mogli ćwiczyć. Tam pieczarki można było zbierać, a nie ćwiczyć. Także taka była przyczyna. Także taka była przyczyna, gdybyście pytali kiedyś, dlaczego zbankrutowałem, to grzyb był przyczyną. Spory. Spory był. Spory, powiedziałbym, że tak 9 na 10 się przyczynił grzyb do bankructwa, a 1 na 10 to prąd. Nierentowny był za bardzo ten lokal. Trochę drogo wychodziło, wiesz, dlatego no, trzeba było spieprzać. No ja w sumie jak żyję, takiego grzyba nie widziałem nigdzie, to ja dużo już widziałem. Ja dużo grzyba widziałem też w życiu, w różnych sytuacjach. Nienawidzę grzyba, dlatego nigdy jak zamawiam pizzę, to bez grzybów zawsze jest. Pieprzyć grzyby. Jeszcze na koniec, weź, jeszcze faka można pokazać, o ich w dupie to mieć. Pokazuję faka w przeszłości i jedziemy dalej. Nie mogę otworzyć. To czekaj, ja pieprzę. Apa! A teraz jedziemy tam, gdzie grzyba nie ma. Czyli gdzie w sumie, wszędzie jest. Jest, jak wyszła, pięknie. Najpiękniejsze miasto, najpiękniejsze dziewczyny, najpiękniejsze pomniki. Co jeszcze? Najpiękniejszy Piotr jest. Ale coś się kurcza chmurzy. Czyżbyśmy mieli kupować regał do firmy? Nie, jak tu nie kupimy, to nigdzie. Tu były najtańsze, tańszych nie było nigdzie. By to miało być ty, może byś z tego zrobił. Z bambuska zrobimy jak coś. 24 zł za dużo. To kawałek kija z bambusa? Urr. Jest, tam są. Urr. To te. 50 zł. Jeszcze stanie. To rozumiem, to jest. Regał. To jest mikro 1 cent. Tak się nazywał. A tu jakie masz wypasione jakieś te. To czemu inny kolor mają? Czekaj, bo tu jakieś oszustwo jest. Ten leżał długo, bo jest wyblaknięty, ten jest nowy. Nie wiem czy to jest wyblaknięty, czy po prostu inny model. To już korozja się mogła wdać. To weźmiemy sobie te dwa. Na drugą stronę idziemy. Dobra, starczyło. I co jest? Aha, dobrze. Jest ryzyko, że nie było stówki na końcu nawet, tak? Nie wejdzie Franca, za długie. Wejdzie. Dobra, weszły. Wszystko wejdzie. Pięknie, w ketozie. Pięknie. W ketozie wejdzie wszystko. Mogłeś dłużej Piotrek otwierać troszeczkę. Nie, już nie chciałem. Tak. Krótko było. Tak powiem, że nie zdążyłem się nastać tam w tym deszczu. Dobrze, a teraz magiczne przejęcie kamery. Magiczne słowo. Proszę mnie zawieść. Proszę mnie dobrze, zawieść. Dobrze, zawiozę. Dobra, moi drodzy, będziemy składać regały, więc... Ale taki jakiś zmęczony jestem, Piotrek. A ty? Też bardzo jestem dzisiaj zmęczony. Ketony są. Polejemy sobie, nie? Dawaj. Ale to na pół, bo wystarczy. Tak, moi drodzy, mamy to. Zostaliśmy promotorem najbardziej biodostępnych, terapeutycznych ketonów egzogennych na rynku. Wiadomo, jest to strasznie burżujska sprawa i mnie osobiście na to nie stać. Już czy jeszcze? Jeszcze. Dobra. Już nie mogę. No to co? No to siup, Piotruś! Ale jeśli ktoś z was jest chętny spróbować na własnej skórze, to link do strony sklepu macie w opisie filmu. Bardzo dobry smak. Wydaje mi się, że chyba tylko te ketony da się wypić. Składamy regały? Składamy regały w takim razie. Oh yeah! Jak klocki Lego, to tylko takie.
Dobra, chyba ci pomogę, bo ci coś kiepsko idzie. Dobrze mi idzie. Nagrywać jeszcze, czy już ja mam składać? Taki kłam. Mówicie, że mamy dobre relacje z bratem. Kłamuwa taka odchodzi. Nakrętka z tej. Wszystko jasne, Piotrek. Trochę naciągnij se gacie, bo dupę ci widać. Poczekaj no, musi być trochę dupy, to co będą oglądać? A właśnie, jak będzie. Apa! Proszę, 52 zł. Patrzcie, co się dzieje. Ona jest całkowicie elastyczna. Mogę se tak ustawić. Kustomizowana. Mogę se tak ustawić, mogę se nawet tak ustawić. Ale fajnie, tu mamy. Moi drodzy, zrobione wszystko, więc teraz co? Trening. Czekaj na mnie! Mądre słowa na schodach przecież tu były. Ja zapomniałem w ogóle. To nie idziemy tędy. To dzisiaj nie będzie mądrych słów. Ja nie wiem jak się zachować w ogóle. Nie wiem co robić. Coś pięknego. Rozgrzewka to podstawa, żeby potem was nic nie dupło. Co, coś plecy znowu? Tak mnie dupło zaś. Jeszcze raz muszę tą kwestię powtórzyć, nic nie było słychać. Pytacie, jak ustawiać ławeczkę na sam dół. Do samego piekła schodzimy. Co za kurwa? Jeszcze raz zrobię. Ale pierdzione łapska tu wychodzą. Jeszcze pytacie często, czy opłaca się być dociętym, bo w kato cały czas jesteś docięty. Bo przecież jak założysz kurtkę, to nic nie widać. To dla kogo to ty chłopie robisz? Dla siebie czy dla kogoś? Więcej motywacji was teraz czeka, bo ja się obudziłem z letargu sportowego i chcę teraz osiągać dużo więcej. Zamknij! No jeszcze ja torbę muszę odłożyć. Ja na tej ketozie chyba się nigdy nie zmęczę. Idziemy na ping-ponga jeszcze. Jeszcze? Dobra. Tak trzeba grać, a nie jakieś gówno.